Witam serdecznie. Jak usunąć tło z obrazka na smartfonie? Aplikacja Ibis Paint. Wybieramy sobie obrazek, na przykład kwiatki z tłem. I co robimy? Duplikujemy warstwę naszego oryginalnego obrazka, aby nie utracić referencji do tego, gdzie tło usuwamy. I klasyczna, magiczna różdżka zaznaczy nam elementy tła. Jak widać, niezbyt doskonale, ponieważ występują punkty, które się nie zaznaczyły. Możemy zatem zwiększyć siłę naszej różdżki, na przykład do 10%, ale jeżeli to zrobimy, to po prostu zaznaczy nam się większy obszar obrazka razem z naszym oryginalnym, tutaj w tym przypadku kwiatkiem. No więc zmniejszymy siłę magicznej różdżki i zaznaczymy sobie elementy tła do usunięcia. Tu widać te beżowe kawałki. To oczywiście nie jest koniec, jak widać po dłuższej ilości filmu. Mamy warstwę wyboru, która zakreśla się pięknie na niebiesko. Widzimy, co nam różdżka zaznaczyła i jakie elementy nie zostały zaznaczone. Widać, że są duże mankamenty. Jak ich uniknąć? W bardzo prosty sposób. Przechodzimy na warstwę Selection, wyłączam obrazek, widzimy, że jest to niebieskie tło. W związku z czym to sobie na razie usuniemy i przejdziemy na warstwę Selection, czyli na warstwę wyboru. Zbliżymy i zaznaczymy oczywiście magiczną różdżką. Teraz bierzemy pędzel i tam, gdzie magiczna różdżka nie zaznaczyła, obrysowujemy kształt naszego obrazka. Możemy tak oczywiście zrobić na samym początku. Najlepiej, jeżeli mamy tablecik graficzny i mamy dokładność prowadzenia kursora. Ja tutaj robię to na smartfonie takim patyczkiem, co dokładnie zbyt dokładne nie jest. Teraz po obrysowaniu naszego obrazka wyłączamy oryginał i po prostu wypełniamy niebieskie tło. Tam, gdzie mamy to nieszczęsne łączenie, bierzemy większy pędzel i to po prostu na niebiesko zamalowujemy. I taka warstwa, jak widać, już pokrywa nam całe tło. Przechodzimy na nasz oryginalny obrazek. Jest to zaznaczenie, wycięcie i gotowe. Tło zostało usunięte. Czyli najzwyczajniej rzecz ujmując, należy przejść na warstwę Selection i o tutaj takie elementy nie zostały do końca wybrane, wycięte. Można je ręcznie też na niebiesko zaznaczyć. I po zaznaczeniu na niebiesko, na warstwie Selection i ukryciu oryginalnego obrazka, wypełniamy je kolorem niebieskim, tym, które jest odpowiedzialne za maskę od zaznaczenia i najzwyczajniej rzecz ujmując, przechodzimy na zwykły, przenosi nam się ta maska. Jak widać, możemy to wyciąć szybko i prosto. Niebieska maska zaznaczenia, tylko kilka warstw. Oryginalny obrazek i mamy już wycięte tło. Jak widać, można sobie podpatrzeć. Bardziej trudne tła to troszeczkę więcej pracy, ale jeżeli magiczna różdżka nie pozwala na to, to wystarczy zrobić to w ten sposób. Mam nadzieję, że udało się pomóc. No i zapisujemy obrazek bez tła, przezroczysty PNG. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu, a teraz zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Dla Ciebie to tylko klik, a dla mnie to coś bardzo ważnego.